Jezu, jaki małek, jak on. Jezu, cały hotel, alarm wezwany, policja, bo jaszczurka biega nam po balkonie. A tu taki mały gekon. Taki jak dwa paznokcie. Siema, siema. Słuchajcie, wybieramy się gdzieś jeszcze, sami nie wiemy gdzie, ale najpierw chciałem wam pokazać, jak nisko tutaj są piętra w hotelu. Normalnie stoi się i rękami się normalnie dostaje się do sufitu. Śmiesznie, nie? Hotel, wielki hotel, ale dla małych ludzi. Albo ty masz wrażenie, że jesteś wysoki. Zatrzymaliśmy się na drodze, bo trzeba się posmarować. Ja ściągnąłem koszulkę, żeby się bardziej opalić. A w ogóle to jedziemy na Buddę, wielkiego Buddę, tam w góry wysoko, bo paliwa mamy tak nie za wiele. I tak szukamy jakiejś stacji. No i mam nadzieję, że jakąś spotkamy po drodze. Jak nie, to gdzieś z butelki kupimy od kogoś, bo dużo tutaj jest takich ludzi, co mają, no nawet tam. Tam jest taki stojaczek, butelki poustawiane z benzyną i można sobie kupić litra, ale spokojnie, jeszcze na razie jedziemy w stronę stacji. Udało się, będzie benza do naszej Hondy. Ostatnia kreseczka, ostatnia. W drodze do wielkiego Buddy, wielkie słonie. Co kawałek tutaj atrakcje ze słoniami po drodze. A tu taki mały słonik. No. O, tutaj idą na słoniu. Słoń chyba sobie zaraz weźmie trąbę, o, jedzenie i będzie sobie żuł, znaczy ja. Właśnie tu jeszcze jest akcja kład. I tu mocno szaleją na kładach. Dobra, jedziemy dalej na Buddę. Wow, Big Buddha jest naprawdę big. To, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło, to jest wolne wejście za free. Nie trzeba nic płacić. Wow. Co ty masz zakryte? Ale jesteśmy mega wysoko. Jakie mega widoki w ogóle w tamtą stronę. Wow. Grubo. A przed... Co, 83 schody? A, 83 schody. O. Jeszcze tu 17 i będzie stówka. Wow. Ale wielki Budda. Zaokrąglimy do stówki. No i tu jest zdecydowanie Big View.
Demi. Jakieś śmieszne kury mają na takich długich nogach. Jakieś takie w ogóle wydłużone te kury. Przyszły do wielkiego Buddy. Chcesz się napić? Chcesz się napić, kurko? Nie? Ej, patrzcie na to, obrócę teraz kamerę, zobaczycie co tu się dzieje, patrzcie. Patrzcie się, jak oni tutaj są i tacy, co mieszkają w górach i mają takie warunki do życia. Czyli dżungla ogólnie. No i takie coś, bo nie wiem jak to określić. Nie fajnie. Ogólnie to jedziemy teraz przez taką wioskę. No i tutaj takie są domy przy drodze. No i taka ogólnie bardzo... No już jedźcie. Bardzo spokojna dzielnica, tylko trochę skuterarzy jeździ. No i takie tutaj chatki. Czekaj, coś tak pyknie. Znaczy nie, no tutaj to już są... No, chatki to były wcześniej. Tutaj już są wille i super domy. O, tutaj pani ma pralnię, bardzo 30 batów pralnia. O, i tutaj takie drogi i takie domy. O, patrz jakie te doniczki z butelek. O, tutaj chyba nawet willa z basenem, co? O, tutaj pani ma jeszcze ten, sprzedaje benzynkę, biznesik sobie prowadzi. No i takie. Oj, to była długa droga na tego Buddę. Big Buddha był duży, ale bardzo daleko. W sumie to blisko, tylko długo się jedzie. Długo się jechało. Ale bardzo dużo jechało. Bardzo duże góry, nie? Bardzo duże góry. Bardzo wysoko, ale bardzo fajnie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał YouTube. Dawaj! Aha. Emi poszła przez otwierane drzwi, ale jest za niska i się jej nie otworzyły. Dobra, łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ogólnie to na Patong dzisiaj przyszło tyle ludzi, że brakło szklanek i pani nam do wiaderka drinka nalała. No co zrobić? Przywiązała słomki, żeby trochę uwiększyć. No i mamy. Mamy drinka w wiaderku. Jakby co, to można sobie wziąć i iść na miasto. Nie wiem, czy ktoś z was transportuje sobie maszynki do szerzenia. Ja właśnie przed chwileczką się ostrzygłem, ale ten. Za każdym razem, jak gdzieś lecę i upycham maszynkę gdzieś tam w kosmetyczce, to za każdym razem ułamie mi się jeden albo dwa szpice i po prostu masakra. Ale na szczęście w Tajlandii mają coś takiego jak super glue i mają nawet super power glue. Ogólnie to właśnie jest tak, jak się spodziewałem, bo już w Polsce raz kleiłem takie coś i ten plastik jest jakiś taki dziwny. Podobno są takie plastiki, co nie za bardzo chcą się kleić i to właśnie na pewno do takich plastików należy, przynajmniej takim klejem. Ale powiem wam, że jakoś to poszło i super power glue jakoś tutaj sobie poradził. Powiem wam, że już właśnie drugie mi pękało i teraz drugie podklejam. 17 zł kosztuje. No. Za trójki. Wszyscy się najemy. Warzywa. Dużo mięsa. Jest. Ryż, mięso. Aha, mówiłem. Jeszcze takie zielone. A co to w ogóle jest? To jest takie ten, nie? Taka fasolka. O, fasolka. Normalna fasolka. Taka mała fasolka. O. No, normalna fasolka,